płonął nagle świat. Bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnieć lat, wraca dziś pamięć o tym, który nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnieć lat, wraca dziś ich męka. Dało się oczom głupim, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu. Pana z wami i z duchem twoim. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. O Jezus, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I przyznam wam się, bracia i siostry, że mnie też trudno było znaleźć odpowiedź na to, że Pan Bóg nie reaguje na krzywdę, pozwala na nią i nie każe od razu krzywdzicieli. Dopiero kiedyś, czytając Apokalipsę, w 6 rozdziale natrafiłem na ten tekst, w którym dusze zmarłych męczenników pod ołtarzem wołają do Boga: kiedyż wreszcie, o Zbawco, sprawiedliwy sędzio, ukażesz tych, którzy nas zabili? Kiedy wymierzysz im sprawiedliwość? I Pan Bóg w odpowiedzi posyła do nich anioła, który mówi: poczekajcie jeszcze trochę, aż zginą też inni wasi bracia i dopełni się wasza liczba. Dopiero potem Pan Bóg wymierzy sprawiedliwość. Kiedy to przeczytałem,
oświecił mnie Duch Święty, że męczeństwo jest wielką łaską. Niewinna śmierć upodabnia nas do tego, który najbardziej niewinny zginął w największych, najbardziej okrutnych boleściach na krzyżu. Dlatego nie powinniśmy zadawać pytań, dlaczego Pan Bóg pozwala. Nasze Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie tylko przebacza i prosi Ojca o przebaczenie dla swoich morderców, ale ich usprawiedliwia. To jest nauka Chrystusa, którą zawarł też w modlitwie, której nas nauczył, którą codziennie odmawiamy, w modlitwie Ojcze nasz. Tam mówimy, tak jak Jezus nas nauczył, słowami i przykładem na krzyżu. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Chrystusa święty Szczepan, jeden z jego uczniów, z pierwszych diakonów, kamienowany, modli się. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. I ta jego krótka modlitwa została wysłuchana. Jeden z jego zabójców, Szaweł, nawraca się, kiedy pod Damaszkiem spadł z konia i staje się w miejsce Szczepana apostołem. Gdyby nie ta przebaczająca miłość świętego Szczepana, nie mielibyśmy apostoła Pawła. Chrystusa, do wszystkich niewinnie krzywdzonych ofiar, czy w dawnych czasach, czy obecnie. Bracia i siostry, wy, którzy tu leżycie na tym cmentarzu i na innych cmentarzach świata, wy, którzy teraz giniecie, jeszcze będziecie ginąć niewinnie, skrzywdzeni przez oprawców. Proszę was, przebaczcie. W imię Chrystusa przebaczcie wszystkie krzywdy. Przebaczcie tym, którzy zabierają was życie, którzy czynią zło. Przebaczcie i módlcie się za nich, aby oni też się nawrócili i weszli do Królestwa Bożego. Dopełni się miara niewinnych, skrzywdzonych ofiar, dopełni się liczba męczenników, a wtedy Bóg, który jest sprawiedliwy i wszechmocny, wszystkich wezwie, aby zdali sprawę. Obecnych proszę, przebaczcie. Przebaczcie zawsze i wszystkim, bo tak chce Chrystus. I takie przebaczenie daje nam jako przykład Matka Najświętsza, stojąca pod krzyżem swego Syna, swego jedynego, niewinnego Syna. Maryja pod krzyżem nie pragnęła zemsty, nie przeklinała nikogo, ale modliła się tak, jak jej Syn ją nauczył i przebaczała. Dlatego stała się ucieczką grzeszników i matką wszystkich. Módlmy się za poległych za ojczyznę, męczenników za wiarę i tych, którzy oddali życie za drugiego człowieka, aby dawca życia wiecznego wynagrodził ich ofiarną śmierć oglądaniem Boga twarzą w twarz w Ojczyźnie Niebieskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich, zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy żyli w prawdzie, a swoją postawą służyli Bogu i Ojczyźnie. Oto wielka oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci już dziękczynnych modlów
tę żywą i świętą ofiarę. Ufamy, że nas wraz z nim będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Wszystkie wieki wieku. Amen. O Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostii. Naszą modlitwą ogarniamy też zmarłych, których groby znajdują się w innych miejscach, na innych krajach, dalekich, nieznanych nam miejscach. Wszystko nie oczekuje zmartwychwstania, nie oczekuje też naszej pamięci modlitewnej. Z nidu z tej procesji przypomnij sobie wszystkich zmarłych, którzy czekają na naszą pomoc modlitewną i za których mamy obowiązek się modlić. Wieczny odpoczynek, radzim dać Panie, oświetlę śpiewu listę. Panie, proszę, żeby było się pytanie. Czy Ty chciałeś, by Tło wiara była przez nas składana przez wszystkie dni? Dobry Jezu, Pana szpanie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, Pana szpanie, im wieczne spoczywanie. Słuch i krewnych. Молимо се за наших померлих та батьків, предків. Господи Ісусе, Ти народився з Діви Марії, щоб кожній людині дати вічне життя. Помилуй її. Помилуй її. Милуйся над ними. Христе, który poszedłeś do Ojca, by wstawiać się także za zmarłymi, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Panie, których ognie wynagradza za wszelkie dobra wyświadczone innym, zmiłuj się nad nimi. Czego? Dobry Jezu.
Wieczne spoczywania, daj pomarłym Gospody się nad nami. Tac na bazur, turme zaj sor, je w formę ze spadki smy, worte syny i pomony rozpada paraz, je w udami rozwezi poczuciu, a je ten gwiazd zlezi muzy, bo on kiamy, a je na raz własny wieczor. Wszystkich swoich grzechów. Wieków. Amen. 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 Amen.